Ministrów ma zdecydować o tym, czy przyjmie CETA, czy nie przyjmie. Umowa CETA zakłada zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą, w tym oczywiście także z Polską. Porozumienie ma być zawarte w październiku podczas szczytu Unia Europejska-Kanada. Później jest procedura ratyfikacyjna w parlamencie. Tymczasem w całym kraju odbywają się protesty w związku z CETA. Przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu dzisiaj także kolejny protest po tym dużym warszawskim proteście przeciwko ratyfikowaniu przez Polskę umowy CETA. Manifestację zorganizowała Rolnicza Solidarność Regionu Wielkopolskiego oraz Komitet Obrony Polskiej Ziemi Placówka. Z nami jest pan wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże. Panie ministrze, w którym kierunku idzie rząd w sprawie CETA, no a później także TTIP? Tak, no CETA jest tutaj już od 2019, ona była właściwie negocjowana w latach 2009-2014, to jest pierwsza informacja, więc w tej chwili jak gdyby zbliżamy się do takiego finału podpisania tej umowy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rozumiemy protesty rolników, to jest jak gdyby podstawowa sprawa i ministerstwo ma tutaj stosowne ekspertyzy, analizy, co prawda nie negocjuje bezpośrednio tej umowy, ale trzymamy rękę na pulsie i pilnujemy interesów polskiego rolnictwa. Panie ministrze, a na czym to pilnowanie mogłoby polegać? Bo mówi się, że CETA to jest wpuszczenie szerokim nurtem GMO do Polski. To jest mechanizm arbitrażowy, który korporacjom umożliwi składanie skarg w sądzie arbitrażowym przeciwko polskiemu państwu, więc rolnicy mogą po prostu na tym mocno stracić. Pilnowanie polega na tym, że mamy zastrzeżenia jako ministerstwo, przy czym pierwsza rzecz, jaka należy tutaj podkreślić, to ostateczną tutaj przyjęcie rząd podejmie, natomiast dostarczamy my, jakby i Komisja Europejska negocjuje i podpisuje i Ministerstwo Rozwoju. W tym całym elemencie Ministerstwo Rolnictwa jest jednym, które przedstawia swoje zastrzeżenia i tutaj na przykład klauzule ochronne, na przykład, no tutaj jest szereg takich bardzo szczegółowych asymetrii dotyczących handlu dwustronnych, dotyczących rolnictwa. Widzimy, mamy ekspertyzę, analizujemy i patrzymy na to bardzo, bardzo mocno. To jest jedna rzecz. A drugie, wiemy też, że to też może mieć korzystne dla nas elementy. To jest druga sprawa i można je konkretnie wymienić, jak tutaj wyłączenie z liberalizacji taryfowej mięsa drobiowego czy jaj, czy też ustanowienie standardów unijnych i fitosanitarnych, zabezpieczenie się przed GMO, żeby nie było, więc to pilnujemy. Część tej umowy jest utajniona, więc mamy dostęp do tych danych, analizujemy to i to chciałbym uspokoić, że na tym etapie nie widzimy zagrożeń. Mimo wszystko, ale rozumiemy protesty rolnikom, trzeba siadać, wyjaśniać, tłumaczyć, przekonywać i szukać, żeby te lęki były eliminowane. Panie ministrze, to co pan by powiedział tym rolnikom, na przykład, którzy dzisiaj protestowali w Poznaniu, czy także tym osobom, które w Krakowie, w Warszawie w miniony weekend protestowały, które no, mówią między innymi, że otwiera to porozumienie do sprowadzania do Europy słabej jakościowo żywności, tańszej w produkcji, a także GMO. Może to uderzyć w polski rynek zdrowej żywności niemodyfikowanej, szczególnie jabłek, w tej produkcji przecież jesteśmy europejskim potentatem. Może doprowadzić do stopniowego upadku polskiego drobnego rolnictwa. Może doprowadzić do upadku przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw przetwórczych, które będą zastąpione przez rolnictwo wielkoprzemysłowe. Wiemy, że Kanada, ale wkrótce także Stany Zjednoczone, gdyby wchodziła w życie, a pewnie to się wydarzy dosyć automatycznie po CETA, sprawa korporacji amerykańskich. Zagraniczne korporacje po prostu no, mają inną wagę i w związku z tym ci nasi rolnicy rzeczywiście czują się mocno zagrożeni, zwłaszcza, że te korporacje, i to jest druga sprawa, mogą przed sądem arbitrażowym skarżyć państwo polskie. A więc każdą tak naprawdę umowę, ustawę, która będzie dotyczyła polityki społeczno-gospodarczej. Pytanie też o zachowanie w tym wymiarze społeczno-gospodarczym polskiej suwerenności, o której tak rząd bardzo szeroko mówi. Dobrze.
Przede wszystkim no, na wszystkie tematy w tak krótkim czasie nie damy nam odpowiedzieć, ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć o sprawach rolnych, że w tych tutaj jesteśmy, ale i też mówiąc generalnie, to, że będzie podpisana, ratyfikowana umowa nie znaczy jej pełnej ratyfikacji i wejście w życie. To jest po pierwsze. Po drugie jest okres próbny, przejściowy, który jeszcze nie wiadomo, czy będzie, zaistnieje, bo nie tylko w Polsce są te obawy, więc dlatego rozumiemy protesty rolników, ale i Belgia wyraża swoje obawy, i Austria wyraża swoje obawy, i w Niemczech wiemy, ile jest różnych, więc i wspólne nasze myślenie może wyeliminować wszystkie zagrożenia. To jest po drugie. Nawet jeśli będzie podpisana, to mój argument podstawowy jest taki, że jest pewien okres, że będzie monitorowane to wszystko na bieżąco, czyli jest okres przejściowy. To nie znaczy, że ona będzie bezwzględnie obowiązywać. Jest okres przejściowy do ostatecznej ratyfikacji, gdzie zastrzegam, każdy kraj, czyli w polskim przypadku musi być parlament i prezydent, podjąć ostateczną za pewien okres czasu funkcjonowania okresu przejściowego, żeby weszła w pełni w życie. I jeszcze jedna, jeśli jeden chociażby kraj europejski nie przyjmie tej, prezydent nie podpisze tej ostatecznej zgody, umowa nie wejdzie w życie. Ale to tak trochę... Zabezpieczeń, firewall jest wiele, jeszcze nim to zafunkcjonuje. A z drugiej strony, dlaczego nie mamy spróbować, żeby ona w tym ograniczonym zakresie, który jest, zafunkcjonowała? Dlaczego nie mamy tego zrobić? Panie ministrze, to tak z tego, co rozmawiamy, to słyszę, że w sumie polski rząd, czy pan, czy Ministerstwo Rolnictwa liczyłoby na taki firewall ze strony jakiegoś innego państwa, no i wtedy byśmy się podpieli pod tego firewalla, ale rząd polski nie chce tego firewalla. Nie, mówimy o naszych krajowych zabezpieczeniach, a mówię w tym kontekście innych krajów, że nie tylko że nie tylko polscy rolnicy mają obawy i środowiska, które przeciw temu protestują, dlatego bardzo pilnie to monitorujemy, że to jest jak gdyby rzeczywiście warte uwzględnienia, bo wymiar jest europejski, a firewall jest wewnętrzny, krajowe zabezpieczenie przed tym, które będzie jak gdyby jeszcze wdrażane, i podpisanie samo, które ma nastąpić w najbliższym czasie, o niczym tak naprawdę nie decyduje. Panie ministrze, a jaka będzie rekomendacja dla Rady Ministrów Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie? Ministerstwo Rolnictwa przedstawia cały szereg zastrzeżeń do umowy, ale też przedstawiamy, to jest pierwszy punkt, mamy ich tutaj wypisane, to są bardzo szczegółowe i precyzyjne informacje, o tym informowaliśmy w ramach Komitetu Stałego Europejskiego i bieżących kontaktów też z Ministerstwem Rozwoju. Mamy neutralne, pozytywne elementy CETY, które przedstawiamy, i szukamy tutaj rozstrzygnięć, które podejmie cała Rada Ministrów, rozważając wszystkie argumenty za i przeciw. Brak klauzuli ochronnych jako negatywne. A że tak, jeśli mam specjalistycznie wymienić, bo to jest asymetria postanowień umowy w zakresie prawa dostosowania w handlu dwustronnym klauzuli ochronnej, wynika z porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. Ograniczenie niektórych preferencji celnych udzielanych przez Kanadę tylko do importu wewnętrznych kontynentów WTO. Przewidzianej umowy docelowo nieograniczonej liberalizacji importu pszenicy. To są nasze zastrzeżenia i niewystarczająco transparentnego sposobu prowadzenia negocjacji. Bardzo konkretne, wymagające uzasadnienia nasze rekomendacje, zastrzeżenia do umowy w ramach dotychczasowej dyskusji. Ale trzeba też przyjemnie powiedzieć, że mamy też neutralne lub pozytywne. Jak po pierwsze, umowa przewiduje wyłączenie z liberalizacji taryfowej mięsa drobowego oraz jaj, a także ograniczenie liberalizacji taryfy w imporcie skandy mięsa wołowego. No tu mógłbym wymieniać te słowa dość trudne i nie wiem, czy zrozumiałe, ale chcę powiedzieć, że umowa nie zmienia unijnych standardów sanitarnych i fitosanitarnych. Oznacza to między innymi że nie zakłada dopuszczenia do rynku produktów kanadyjskich, które obecnie nie są dopuszczone ze względu na brak spełnienia unijnych norm, na przykład wołowiny z hormonami. I tak mógłbym jeszcze co najmniej trzy bardzo pokaźne tutaj elementy wymienić. Zapisy rozdziału w sprawie środków sanitarnych, fitosanitarnych, dających szansę na uproszczenie i przepisywanie procedur dopuszczenia produktów unijnych na rynek Kanady. Panie redaktorze, jak zawsze każde umowy, jak każde tego typu budzące społeczne
uczucia mają pozytywną stronę i negatywną. My je znamy, identyfikujemy i tak będziemy rekomendować Radzie Ministrów. No właśnie, o tę rekomendację, panie ministrze, pytam, bo kiedy przygotowujemy raport, no to są zalety, wady, szanse, zagrożenia, słabe strony, mocne strony, prawda, cała ta analiza, ale później musi być zdanie. Ministerstwo Rolnictwa rekomenduje i co rekomenduje Radzie Ministrów? Ministerstwo Rolnictwa będzie wspólnie wypracowywać najlepsze dla kraju w dyskusji i rekomenduje, jesteśmy za tym, aby zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa w sposób zasadniczy. I to będzie, jesteśmy za tym, żeby tak jak pan, wszystkie obawy, które są z tym związane przez rolników, no były maksymalnie wyjaśnione. Jesteśmy za tym, żeby wspierać rolników i wyjaśniać wszystkie istniejące wątpliwości. Tylko czy to się da zrobić w ramach CETA? To się na rzecz CETA, na rzecz tego, czy idziemy w tą stronę, czy nie, tak jak starałem się przedstawić to wcześniej, ta procedura nie jest zamknięta i nic ostatecznie w ten sposób nie decydujemy, tylko określamy też nasze możliwości, kierunki rozwoju. A kiedy można się, to jest dla nas istotne. Kiedy można się spodziewać, panie ministrze, tej decyzji Rady Ministrów w tej sprawie? No przed, wiadomo, że przed szczytem, ale czy jest już jakaś agenda w tej sprawie? To jest gestia ministra Jurgiela i to stanowisko jest ostatecznie wypracowywane. No i myślę, że w najbliższym czasie, tak powiem, najbardziej ogólnie. Enigmatycznie. Oczywiście przed, trochę enigmatycznie, ale staram się tutaj zachować jakąś kolej rzeczy. To minister, to jest to, co jest w gestii ministra Jurgiela, on sam o tym powie. Bo to jest też, panie ministrze, tak kończąc, no pewne niebezpieczeństwo polityczne, ponieważ mogą wam wyborcy zarzucić, że rząd, podpisując to porozumienie, oddaje kawałek suwerenności jakimś anonimowym arbitrażom, korporacjom ponadnarodowym, które bez ograniczeń korzystają z genetyki, z chemii, a to jest ewidentnie sprzeczne z elementem programu Prawa i Sprawiedliwości, które dzisiaj rządzi. Nie ma takiego zagrożenia, byśmy sprzeciwili, czy przeciwnie, wystąpili przeciwko naszym. Konsekwentnie realizujemy nasze wyborcze postulaty, nasz wyborczy program, co staramy się to udowadniać na każdego dnia naszej pracy w ministerstwie. Niedługo jest rok pracy resortu, będzie okazja na podsumowanie. Zapewniam, że mamy co do przedstawienia i na jakim etapie jesteśmy realizacji naszego programu. Jeśli są sprawy dyskusyjne, to one zawsze będą, muszą być. To będziemy tutaj pilnować interesów polskiego rolnika i co do tego nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Bardzo dziękuję. Wiceminister Rolnictwa, pan Ryszard Zarudzki, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo.
od wczoraj aż do najbliższej niedzieli w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, dni świętego Jana Pawła II, przygotowujące do sobotniego odpustu, a także adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Światło Pojednania i Pokój. Wczoraj te dni rozpoczęły się, przygotowaliśmy dla Państwa materiał wraz oczywiście z zaproszeniem do udziału w tym pierwszym odpuście w sanktuarium, które wspólnie wznosiliśmy i w dalszym ciągu wznosimy. Kochani, dzisiaj jest wielka sprawa. Rozpoczynamy przygotowanie do odpustu, pierwszego odpustu. Jan Paweł II 38 lat temu i 22 w dzień inauguracji pontyfikatu mamy odpust tutaj i znowuż ta reżyserka z nieba musiałaby opowiadać, jak Pan Bóg prowadzi, Matko Boża prowadzi i czuję Jana Pawła II też, naprawdę, jakżeśmy zaczynali tu budować i w ogóle ten cały pomysł, to mówię, Boże, prowadzi i znajduje ludzi, niewspaniałych ludzi, zobaczcie, jak to pięknie zrobili, to Polacy. Tak, tylko podnieść głowę i do roboty się wziąć. I nie szczypać jeden drugiego, tylko robić pozytywnie, a nie tam. I słuchajcie, i dzisiaj jest znowuż taka reżyserka. Dzisiaj zaczynamy tutaj modlitwę o pokój na świecie. Ale proponuję też modlitwę o pokój w ojczyźnie. O bezpieczeństwo dla Polski, bo nie jest to wszystko takie. Nie daj Boże nam wojny. Świętego Jana Pawła II o pokój na świecie. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię. Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu. Bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Jest to projekt utworzenia 12
sanktuariów adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na wszystkich kontynentach, tak aby tym łańcuchem modlitwy o pokój objąć cały świat. Pierwsze z tych miejsc powstało w Ziemi Świętej, w Betlejem, w Palestynie, miejscem, w którym wszystko się zaczęło, w którym Chrystus przyszedł na świat, a w którym tego pokoju tak bardzo cały czas brakuje. Kolejne powstało w Kazachstanie, kraju meteorologii wielu narodów, w tym również naszego, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Ozornie. Trzecia gwiazda rozbłysła już na kontynencie afrykańskim. Było to Yamoussoukro, Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie w tym roku w obecności całego Episkopatu Wybrzeża Kości Słoniowej oraz krajów sąsiednich Bazylika w Yamoussoukro została właśnie włączona w ów projekt 12 gwiazd w koronie Maryi Królowi Pokoju. Czwartym miejscem jest właśnie Kibeho, Ruanda. Kraj, który dotknięty w latach 80. trudną, bratobójczą wojną, w wyniku której zginęło ponad 2 miliony ludzi. Tamta modlitwa o pokój, pojednanie między ludźmi wciąż jest potrzebna, ponieważ te rany wciąż są żywe i otwarte. Wciąż one tkwią w umyśle tych ludzi i ta modlitwa jest tam szczególnie potrzebna. Bardzo ważnym etapem też tego dzieła jest sama peregrynacja. Ta peregrynacja dzięki Bożej Opatrzności mogła się rozpocząć na Światowych Dniach Młodzieży w Brzegach, gdzie Ojciec Święty Franciszek i ponad 2 miliony młodych ludzi, co było niezwykłym cudem, wspólnie razem w ciszy, w skupieniu mogli się modlić i prosić o pokój dla świata. Ten ołtarz przez najbliższy rok będzie peregrynował po sanktuariach Polski, Europy, po to, aby tą ideę modlitwy o pokój przed Najświętszym Sakramentem zaszczepić w sercu każdego człowieka, bo ta granica właśnie między wojną a pokojem przebiega przez ludzkie serce. I abyśmy wszyscy razem, we wspólnocie, bo w ilości tych ludzkich serc tkwi siła, mogli modlić się o pokój i upraszać właśnie ten pokój od samego źródła, którym jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Te ołtarze adoracji, one nie są tylko wykonywane. One są bardziej pisane jak ikona. Każda z tych realizacji jest zawsze poprzedzona refleksją, modlitwą, tak aby jak najlepiej przedstawić te treści, egzegezę, która ma z niego wypływać. Bo jak pisał Jan Paweł II, Kościół potrzebuje sztuki. A sztuka musi sprawiać, żeby właśnie rzeczywistość niewidzialna, duchowa, Boża stawała się postrzegalna, a w miarę możliwości pociągająca. Żeby przekładała na język barw i kształtów to, czego się nie da w sposób prosto opisać i objąć umysłem. I taka jest rola tych ołtarzy adoracji. Abyśmy poprzez piękno sztuki umieli dostrzec piękno samego Boga. Bo Bóg jest piękny. Piękno jest wartością opowiadającą o Nim i mogącą do Niego prowadzić. Abyśmy właśnie patrząc na piękno ołtarza adoracji zechcieli zaczerpnąć z samego źródła piękna i pokoju, którym jest Chrystus. Ten ołtarz adoracji zawsze, każdy z nich, był zawsze tworzony do miejsca. Zamknięty nawiązuje w swojej formy do apokaliptycznej wizji świętego Jana, do niebiańskiej Jerozolimy, miasta na planie kwadratu, o 12 bramach, po 3 od północy, południa, wschodu i zachodu. Jak pisze Jan, każda z nich zbudowana z jednej perły. Dlatego w tych bramach umieszczone zostały perły właśnie, które w naturalny sposób w perłopławach ukształtowały się w ten znak, w znak krzyża. W czterech narożnikach widnieją przedstawienia różańca do siedmiu boleści, modlitwy, o którą prosiła Matka Boża w trakcie objawień w Kibeho i przez którą właśnie mamy wyjednać ten pokój dla świata. Z lewej strony są to dwie pierwsze boleści. Jest to proroctwo Symeona oraz ucieczka do Egiptu. Z prawej zaś dwie ostatnie. Ukrzyżowanie Pana Jezusa, śmierć i złożenie do grobu. Pozostałe boleści możemy odnaleźć, rozważając te treści, tą egzegezę wnętrza ołtarza po jego otwarciu. Jak patrzymy na zamknięty ołtarz, u góry przedstawienie jest stron łaski, czyli Bóg Ojciec podtrzymuje ciało ukrzyżowanego Syna. Natomiast na dole, w formie delikatnej płaskorzeźby, przedstawieni zostali cztery jeźdźce Apokalipsy. Samo centrum zamkniętego ołtarza to przedstawienie apostołów Bożego Miłosierdzia, czyli świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II, bo to właśnie przez Boże Miłosierdzie możemy przejść przez bramę zbawienia. Gdy otworzymy ołtarz, pierwsze co zobaczymy to światło, wyłaniające się z jego wnętrza. I najjaśniejszy punkt ołtarza to Eucharystia, bo to ona jest najważniejsza, ona ma przyciągnąć naszą uwagę. Cały ołtarz, pomimo swego piękna, jest tylko oprawą do Najświętszego Sakramentu. Ta monstrancja nawiązuje właśnie do wizerunku Matki Bożej. Nad nią znajduje się w
formie intarsji przedstawienie narodowych symboli Ruandy, które w swojej formie nawiązują nieco do układu elektrokardiogramu, ale Maria przedstawiona jest tutaj właśnie jako pełna łaski, pełna ognia Bożej miłości pod metaforą krzewu gorejącego. Ona przeobleczona jest w ten krzew gorejący jako nasza pośredniczka, pocieszycielka, ale nie spala się w tej miłości. Jest to nawiązanie również do dziewictwa Najświętszej Maryi Panny, która właśnie przed, w trakcie i po narodzeniu Pana Jezusa. Ten symbol, ta metafora Maryi w krzewie gorejącym była znana już w wiekach wczesnochrześcijańskich, występowała w sztuce, później przez wieki zapomniana, ale my w naszej polskiej modlitwie w godzinkach również modlimy się Maryjo, Ty krzewie Mojżeszów. Ona tu jest przedstawiona jako brama prowadząca do Chrystusa. Nie przesłania nam ona światła Jego miłości, ale nas ku niemu prowadzi. Tak samo jak spojrzymy na samą formę otwartego ołtarza, przyjmuje on obraz otwartego okna, drzwi. Jest to nawiązanie w sposób bezpośredni do Ewangelii Świętego Łukasza. Zostało to zaczerpnięte z przepowieści o synu marnotrawnym, gdzie jak czytamy, ojciec dostrzegł syna, gdy ten był jeszcze daleko, czyli na niego wyczekiwał. Oczekiwał go. Miłość ojca wyprzedziła działanie syna. I tak samo Chrystus, jako miłosierny ojciec, jest w tym oknie ołtarza adoracji. Czeka na każdego z nas. Zaprasza, abyśmy zechcieli do niego przyjść. Czeka na wyrażenie naszej woli, abyśmy przyszli i zechcieli zaczerpnąć z tego źródła pokoju, którym są sam. Bo ten pokój w pierwszej kolejności powinniśmy upraszać dla siebie. Później zanieść go do naszych rodzin, naszych środowisk pracy, do naszej ojczyzny, na cały świat. Ale w pierwszej kolejności zawsze musimy go prosić dla siebie. I nie jest to pokój jasno dany, łaska jak pieczęć na czole, ale o tą łaskę zawsze trzeba zabiegać, trzeba walczyć. Tego życzę wszystkim, którzy będą modlili się przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w tym ołtarzu, aby przez piękno sztuki uwrażliwić też ich serca na udzielanie Bożej łaski, tak aby umieli przyjąć ten pokój Boży, którym Chrystus chce im otwierać. Rozpoczęty odpust tutaj w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II uświadamia nam, że świętych możemy i powinniśmy wspominać, bo to dla nas tarcza obronna, wsparcie, wierzymy w świętych obcowanie, wierzymy w ich obecność i wsparcie modlitewne, dlatego ich o to często prosimy, ale wierzymy też, tutaj tak zapatrzenie w Jana Pawła II, w niezwykłą postać, że możemy ich spotykać. Tak przecież mogliśmy spotykać Jana Pawła II za naszego życia, dotykać go, słuchać, widzieć jego modlitwę, słuchać jego słów, widzieć na naszych oczach, jak się ten człowiek starzeje i umiera, jak w porządnej rodzinie uczestniczyć w jego życiu, a on uczestniczył w naszym. Świętych możemy spotykać na co dzień. To jest doświadczenie, które mi towarzyszy, gdy tu przybywam do tego sanktuarium i wspominam tę wielką postać. Jednocześnie wynoszę takie przekonanie, że przecież świętych mogę dzisiaj, wystarczy się rozejrzeć i spotkać i zobaczyć, bo tak wielu dobrych ludzi wokół nas, tak wiele, ja osobiście im zawdzięczam i ty, drogi słuchaczu, droga siostro, bracie, tak wielu jest wokół nas ludzi świętych i dobrych. Zauważmy ich i Bogu za nich podziękujmy. Ojciec Janusz Sok, prowincja redemptorystów.
Sabina Preuss. Jestem tutaj w pięknym sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Jestem franciszkanką rodziny Maryi, którą dostałam obowiązek posługi tutaj w sanktuarium. Jest to jakby takie nowe spojrzenie zgromadzenia w posłudze tu w sanktuarium. Prowadzimy nowe dzieła, jak tylko Duch Święty nam tutaj podpowiada, właściwie podpowiada moim przełożonym, bo to oni mnie tutaj skierowali, zlecili. Jestem w sanktuarium, które samo mnie zachwyca. Nie tylko pięknem, ale i ludźmi, którzy tu przebywają. Ludzie, którzy klęczą, modlą się, są piękni Bogiem, prości ludzie, ale i ludzie, którzy podziwiają pięknem tego dzieła. Sama jestem świadkiem, gdzie ludzie w swojej prostocie tak kochają Pana Boga, że ciekną jakby im łzy ze wzruszenia, że mogą być w tak pięknym miejscu, świętym miejscu. To dzieło dopiero się zaczyna, to dzieło chwały Bożej w tym sanktuarium dopiero się zaczyna. Ono już ma jakąś taką swoją historię, ale i dla nas sióstr zakonnych tu posługujących jest siostra przełożona Barbara Wójcik, jest siostra Barbara Szarkiewicz i ja, i my widzimy wiarę ludzi. I oni, myślę, że nie tylko przyjdą raz, ale będą tu przybywać, będą jakby tęsknić za tym miejscem. Dlaczego? Myślę, że piękno też tego sanktuarium jest w tym, że są tu relikwie świętego Jana Pawła II, że to miejsce jest tak związane ze świętym Janem Pawłem II, że on był nasz. My mówimy, że to był nasz papież. Chociaż wszyscy papieże są otaczani naszą miłością, chrześcijańską miłością, ale to był nasz. I ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, z takim wzruszeniem całują święte relikwie i modlą się, i tęsknią, i mówią, że nie raz tutaj będą przyjeżdżać. Nasza posługa tutaj sióstr jest też taką posługą, gdzie my cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że możemy też poznawać nowe dzieło, które Duch Święty nam tutaj zlecił. Dlatego, że zgromadzenie przede wszystkim swoją misją w Kościele, przede wszystkim opiekujemy się starszymi ludźmi. Taki był cel zgromadzenia, żeby przygarnąć ludzi, którzy są starsi, którzy są potrzebujący, dzieci, które są sierotami. I to było już wiele, wiele lat temu, w 1857 roku, gdzie Zygmunt Szczęsny Feliński, nasz założyciel, arcybiskup Warszawy, właśnie czuł tego Ducha Świętego i wtedy właśnie nas założył. Zrodziło się to pragnienie objęcia wszystkich, którzy są potrzebujący. I siostry to dzieło prowadzą dalej przez tyle lat. Wiemy, że wśród powołań, które Bóg skierował do naszego zgromadzenia, były również święte siostry i my je wspominamy. Ich wielką miłość do zgromadzenia, ale przede wszystkim miłość do Pana Boga, która realizowała się w tym, żeby innym pomagać. W różnych dziełach, a także w dziełach nie tylko pomocy dla osób starszych, cierpiących, odrzuconych dzieci, ale również w katechizacji, w kościołach, gdzie tylko była potrzeba, gdzie tylko proszono nas, tam zgromadzenie szło, bo czuło tą potrzebę Kościoła i tak pięknie włączało się i włącza się dalej. Między innymi właśnie też to, że my właśnie siostry franciszkanki rodziny Maryi jesteśmy w tym sanktuarium, w tej posłudze. Moje takie osobiste spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II było niesamowite. Otóż w 1984 roku byłam po raz pierwszy u świętego Jana Pawła II w Watykanie, gdzie mam brata kapłana i ze wzruszenia, kiedy przyszedł Ojciec Święty do sali klementyńskiej, gdzie nasza pielgrzymka miała spotkanie, audiencję u Ojca Świętego, ze wzruszenia
wzruszenia spojrzałam się na Ojca Świętego Jana Pawła II i mówię: Ojcze Święty, to mój brat, to dzięki niemu ja Ciebie widzę i tutaj jestem. A Ojciec Święty podszedł do mnie, chwycił mnie za ramię i powiedział: a to jest moja siostra. I wszyscy bardzo się ucieszyli, klaskali i uśmiechali się, że piękne pytanie i piękna odpowiedź. Ale i drugie było spotkanie u schyłku jego życia, kiedy mój kurs, jakby można powiedzieć, moja grupa sióstr, obchodziliśmy 25-lecie życia zakonnego, pojechaliśmy do Jana Pawła II, żeby tam się z nim spotkać. W jego apartamentach już nie mógł tak naprawdę zjeżdżać, no może był bardzo już schorowany, to było w 2003 roku, pod koniec roku, i widzieliśmy jego odchodzenie, jego już jakby gaśnięcie. I niesamowite wejście do sali, gdzie on już na nas czekał. I wiedzieliśmy, że to już jest święty, że to jest święty człowiek. Ta jego piękność Bogiem. My po spotkaniu potem z Ojcem Świętym, nikt nie mówił przez pierwsze 10 minut, byliśmy pod takim pięknem jego Boga, Boga naszego, Boga, którego kochał całe życie i chciał, żeby wszyscy ludzie zachwycili się tym Jezusem, który powiedział, że każdego człowieka kocha. To było niesamowite, to było piękne uczucie i myślę, że ten Jan Paweł II, jakby on spotkał mnie tutaj, a ja jego, w tym sanktuarium, to było niesamowite. I kiedy podchodzę do jego relikwii, mówię: Ojcze Święty, przecież dotykałam Ciebie, dałam Ci swoją dłoń i Ty mi dałeś różaniec, z którego uważam, że to jakby relikwie Twoje. To było niesamowite. I teraz posługuję w tym pięknym sanktuarium, gdzie są jego relikwie. I to był zaszczyt, że mogłam spotkać się ze świętym. Myślę, że to zobowiązuje. To zobowiązuje. No i modlę się do niego, żeby nam wszystkim pomógł tam w niebie, żeby pomógł nam wszyscy, którzy zdążamy do Boga, którzy jesteśmy pielgrzymami, tak jak on pokazał nam postawę pielgrzyma, który zdąża do Boga w Ojcu. Rodziny Maryi. Przyjechałam do Torunia 20 kwietnia tego roku z dużą niepewnością, z taką obawą, co to będzie, jak to będzie. Ojciec Święty Jan Paweł II jest mi bardzo bliski, ponieważ wstąpiłam do zgromadzenia w 1978 roku i miesiąc po moim wstąpieniu Ojciec Święty Jan Paweł został powołany na stolicę Piotrową. Także całe moje życie zakonne jest z nim w szczególny sposób związane, nie tylko intelektualnie, duchowo, ale tak wręcz emocjonalnie. Byłam świadkiem jego pierwszych kroków, pierwszych dni w papiestwie, a jednocześnie stawiałam swoje pierwsze kroki w zgromadzeniu zakonnym i dlatego tak emocjonalnie jest dla mnie bardzo bliski. Pracując w tym sanktuarium, bardzo interesowało mnie, jak rozwinie się jego duchowość. Wiadomo, że jesteśmy pod patronatem Matki Bożej i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale to są pojęcia bardzo szerokie, więc co dalej? Patrzyłam, zastanawiałam się, jak to będzie, w jakim kierunku pójdzie duchowość tego sanktuarium, bo każde sanktuarium ma coś specyficznego, swojego ducha, swój klimat. Pracowałam tak zewnętrznie, a w duchu zastanawiałam się, wręcz stawałam przed jakąś ścianą, jak będzie dalej. I wtedy przyszła odpowiedź. Dla mnie ta odpowiedź przyszła w momencie, kiedy opracowywałam nowennę, wtorkową nowennę do świętego Jana Pawła II. Przychodzą prośby i podziękowania przez internet. Ludzie dzwonią, proszą o modlitwę, ewentualnie wpisują swoje prośby do księgi próśb i dziękczynienia.
Do mnie należy opracowanie tego w taki sposób, aby ojcowie mogli swobodnie i treściwie te prośby przedstawić w czasie nowenny. I wtedy przyszło do mnie takie olśnienie, odkrycie. To będzie sanktuarium rodziny. Ojciec Święty jest patronem rodzin, a więc tutaj mają miejsce ci, którzy chcą za rodzinę dziękować, a jednocześnie ci, którzy chcą w różnych sprawach rodzinnych prosić. I to jest bardzo szerokie pojęcie. Od trosk rodzinnych typu brak dzieci, trudne wychowanie, nałogi, po dziękczynienie za doczekanie trzeciego i czwartego pokolenia, to niesamowicie wzrusza, jak taka starsza osoba bardzo dziękuje, że doczekała prawnuków. Aż po szerokie pojęcie rodziny, rodziny adopcyjnej, rodziny, w której wzrastają powołania do życia zakonnego i kapłańskiego, rodzin duchowych, czyli rodzin zakonnych i rodzin kapłańskich. I tak widzę swoją pracę w sanktuarium. My mamy służyć rodzinie, tym ludziom. Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ jest to tak bardzo w naszej duchowości zakonnej, w duchowości rodziny Maryi. Siostra Barbara Szarkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Pozdrawiam wszystkich słuchających oczywiście. Posługa Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, która została mi przydzielona przez moich przełożonych, napawa mnie ogromną radością, ponieważ obcowanie codzienne, obcowanie ze świętym Janem Pawłem II, obecnym w jego relikwiach, w naszym sanktuarium, jest niesamowitym doświadczeniem takim wewnętrznym, spotkania z wielką osobowością, z wielkim świętym i z człowiekiem, który jest dla mnie ogromnym wzorem, wzorem modlitwy, pokory. I taka też postać Jana Pawła II jest zaprezentowana w naszym sanktuarium modlącego się. Mam to szczęście codziennie rano otwierać kościół i być pierwsza niejako przy tych relikwiach i z czcią ucałować relikwie, spojrzeć Matce Bożej, przed którą on, Jan Paweł II, wielki święty, wypraszał łaski dla całego kościoła, dla Polski, dla ojczyzny naszej. Jestem jako pierwsza, która mogę spoglądać w oczy Matce Bożej. To jest niesamowite doświadczenie takiej ciszy, spokoju i takiego momentu, gdzie mogę być tylko ja i Maryja. Ja i święty Jan Paweł II. To jest może takie egoistyczne, ale dla mnie jest to bardzo, bardzo ważny moment dnia. Staram się przybiec jak najwcześniej, żeby mieć tą chwilę taką tylko intymną dla siebie. I to jest niesamowity, niesamowity czas, niesamowite doświadczenie takie duchowe. Mam to szczęście także jako obserwatorka osób, które przychodzą, pielgrzymów, do sanktuarium naszego, oglądać świętość ludzi, którzy przychodzą do świętego. To jest niesamowite doświadczenie, szczególnie ludzie prości, kiedy z taką czcią, z takim zaangażowaniem serca, z taką świętością w oczach i pokorą idą na kolanach przed obliczem Matki Bożej, przed relikwiami świętego Jana Pawła II. Dla nas jest to takie niesamowicie budujące. Buduje też także naszą wiarę i chyba umacnia ją. Właśnie ta postawa tych ludzi, którzy z taką wiarą i czcią zbliżają się do świętego Jana Pawła. Naprawdę jest to niesamowite doświadczenie, i którym zresztą dzielimy się tutaj w zakrysty z ojcami posługującymi w naszym sanktuarium, z moimi współsiostrami. No, bogactwo duchowe niesamowite. No, zarażamy się także niesamowitym entuzjazmem ojca kustosza, Andrzeja Laskosza, od razu dodaję, który jest tutaj motorem takim niesamowicie napędzającym nas i niekiedy popędzającym, ponieważ ma dużo pomysłów, dużo inicjatyw wypływa od niego i to przygotowanie do odpustu, związane pierwszego odpustu w naszym sanktuarium, to w zasadzie wypracowane, wymodlone przez wszystkie pomysły przez ojca kustosza, naszą siostrę przełożoną,
Także wielki, wielki szacunek i taka duma też, że mogę z takimi osobami posługiwać tutaj wszystkim, którzy przychodzą do naszego sanktuarium. Moje osobiste doświadczenie z Janem Pawłem II. Miałam to ogromne szczęście. Niestety nie spotkałam tak bezpośrednio w takim bliskim kontakcie za życia Jana Pawła II, ale miałam ogromne szczęście uczestniczyć w beatyfikacji i kanonizacji w Rzymie. Było dla mnie ogromne doświadczenie też duchowe i myślę, dzisiaj z perspektywy czasu oceniam to, że Jan Paweł II gdzieś tam mnie musiał dostrzec, skoro wybrał do posługi w tym sanktuarium. Uważam, że to jest dla mnie ogromny zaszczyt i szczęście, że mogę być tak blisko świętego. Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II jest miejscem modlitwy i sprawowania sakramentu. Pragniemy jednak, aby było też takim centrum ewangelizacyjnym i to w duchu nowej ewangelizacji zainicjowanej przez świętego Jana Pawła II. Pamiętamy, że to właśnie w Nowej Hucie papież po raz pierwszy przywołał ten termin, mówiąc, że od krzyża w Nowej Hucie rozpoczęła się nowa ewangelizacja. A później, rok później, w 79 roku na Haiti, przedstawił definicję nowej ewangelizacji. Patrz się w przyszłość, głosząc Ewangelię z nową mocą, nowym zapałem i nowymi środkami wyrazu. W tym duchu pragniemy formować nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji tu, przy tym sanktuarium świętego Jana Pawła II. By ono też było takim centrum formowania się świętych, rodzenia się świętych. Pewno pamiętamy też jedno z ostatnich słów, które wypowiedział Ojciec Święty też w formie testamentu. Nie lękajcie się świętości. Chciejcie być świętymi, niech nowe tysiąclecie będzie tysiącleciem ludzi świętych. I to jest właśnie serce nowej ewangelizacji. Nasza świętość. Stąd też przygotowujemy przy sanktuarium taki nowy projekt ewangelizacyjny dla nowej ewangelizacji właśnie, którego celem jest formacja ludzi świeckich, nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Zaczynamy od dni skupienia i rekolekcji. Pierwsze dwa dni skupienia, to jest listopad, drugi w grudniu, 21 listopada, dzień skupienia, temat Jan Paweł II, człowiek modlitwy, 12 grudnia Jan Paweł II, człowiek miłosierdzia, a 6 do 9 grudnia rekolekcje, uzdrowienie przez przebaczenie. Wiemy, że dzisiaj jest to problem wielu ludzi, borykają się z doświadczeniem poranienia, odrzucenia. Nie mogą sobie poradzić i duchowo, emocjonalnie, i psychicznie, z doświadczeniem krzywdy. Pragniemy więc w czasie tych rekolekcji poprzez modlitwę, słuchanie słowa, rozmowy, sprawowanie sakramentów świętych, modlitwę wstawienniczą, przyjść z pomocą tym ludziom, też pomóc przepracować problem krzywdy i wymodlić też łaskę przebaczenia krzywdzicielom. W ten sposób sanktuarium staje się takim centrum też ewangelizacyjnym. Wszystkie informacje na stronie internetowej sanktuarium, nowe też będą się pojawiać, bo na pierwsze półrocze nowego roku, na pierwsze półrocze nowego roku będą nowe propozycje, to zainteresowanych też tam odsyłamy. Liczymy na to, że rzeczywiście sam święty Jan Paweł II przyprowadzi tutaj ludzi pragnących formować się dla nowej ewangelizacji i że to miejsce stanie się takim świętym miejscem, ale zarazem również centrum formowania się nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II tutaj w Toruniu.
Ojciec Święty Jan Paweł II, no wyjątkowa postać dla wszystkich Polaków, dla mnie także w tym życiu osobistym, zwłaszcza teraz, kiedy posługuję tu od kilku miesięcy w sanktuarium jego, bo przecież tutaj patronuję w sposób wyjątkowy. Poznaję jego duchowość, odkrywam go, próbuję przynajmniej na co dzień też odkrywać to wszystko, co czynił tutaj na ziemi, chodząc, nauczając, ale nade wszystko no, ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga, który kocha człowieka i kocha też no, drugiego człowieka. Właśnie to jest najważniejsze chyba, by odkryć papieża, który był człowiekiem rozmiłowanym w Bogu i w człowieku. I tak myślę, chcę też tutaj w tym miejscu sam z dnia na dzień przybliżać się do tej świętości, w której żył właśnie Jan Paweł II. Przy tej okazji bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i też mieszkających tu w Toruniu, w okolicach, bo dla nich jest to najbliżej przybyć tutaj do naszego sanktuarium, bo są dni świętego Jana Pawła II. Od niedzieli 16 października rozpoczęliśmy te dni, by przygotować swoje serca na odpust ku czci Jana Pawła II. Liturgiczne wspomnienia, jak wiemy, najbliższą sobotę, 22 października, więc też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, abyśmy mogli jeszcze raz tam duchowość Jana Pawła II skłębić i być coraz bliżej Boga. Wiemy, że przy naszym sanktuarium powstaje bractwo świętego Jana Pawła II. Już najbliższą sobotę o godzinie 12 za przysiężenie kandydatów, myślę, że będzie około 40 osób, a może i więcej, a więc ci, którzy tutaj są najbliżej i będą tu posługiwać sanktuarium dla wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają, będą szczec relikwii Jana Pawła II, ale też duchowość Jana Pawła II systematycznie chcą zgłębiać i do tego bractwa wszystkich zapraszamy. Gdziekolwiek jesteś, możesz być w bractwie, wystarczy tylko wejść na stronę Radia Maryja, by zobaczyć, jakie punkty należy niejako spełnić w swoim życiu, by no, to bractwo było dla ciebie też taką drogą, która prowadzi do świętości. Bardzo serdecznie zatem i dzieci, i młodzież, i ludzi starszych, schorowanych do bractwa Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam. Wysłuchaliśmy powtórzenia wczorajszych aktualności dnia w Radiu Maryja.
teraz Państwa do porannego śpiewu godzinek ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie.